Tutaj jest mierzony po prostu. Oj, słabo, lecenie. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty. Dzisiaj gra ze mną OG Young. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Także mamy dzisiaj nowego tutaj użytkownika na odcinku z GTA. Dzisiaj zrobimy takie pomieszany test i tuning nowego pojazdu, nowego motocykla, i to jakiego motocykla, wraz z taką jakby szkołą stuntów przy okazji. Aczkolwiek sami będziemy dzisiaj testowali, jak spisze się najnowszy motocykl. Ten odcinek jest takim trochę zastępstwem też za odcinek z Bachusem. Odcinek z Bachusem będzie już za tydzień, także też zapraszam. I co, powiem tak, ty już ulepszyłeś ten pojazd, jeżeli o to chodzi. Także widzimy już ulepszoną wersję tego Shinobiego, to jest oczywiście Nagasaki Shinobi. Ja mam wersję nieulepszoną, ale zaraz sobie ją ulepszymy. Jeszcze na początek też przypomnę, jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzach pod filmem, zostawić też suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wpaść na G2 Instagrama, fanpage'a, Discorda, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. I teraz tak, potestujemy przez chwilę tego Shinobiego. Ja sobie sprawdzę, jak on na wersji nieprzerobionej działa. Spróbuję się odbić od kilku rzeczy, przeszkód, które znajdują się po drodze. No a tak głównie testować go stuntersko będziemy chyba to robili po moim ulepszeniu. Ale oczywiście ty już nim poskakałeś coś, możesz coś o nim powiedzieć? No już trochę skakałem, no mogę powiedzieć tylko, że jak jest ulepszony, to przy takich właśnie ściankach może skoczyć nieco wyżej. A jak ląduje, to nietypowo, bo pierwsze co, to tylne koło i tak ci pojedzie na 5 metrów od miejsca lądowania. Mhm. On ogólnie... W standardowym to jeszcze dopowiem, że no, standardowy skacze no, równie podobnie jak Batty. No ale to powiem tak, że ten motocykl, co to jest w ogóle za motocykl? To widzowie niech napiszą śmiało, ale z tego co ja widziałem, to jest jakaś 250 ponoć. I jak na 250, to się wydaje mega taki mocny, nie? W grze. Że on się wydaje mocniejszy niż to, czym mógłby być w prawdziwości w porównaniu do niektórych innych motocykli. Okej. Okay. No już kiedyś za czasów się oglądało MotoGP, to mogę powiedzieć też, że no faktycznie to wygląda jak motocykl typu Yamaha, czy no właśnie Nagasaki. Okej. Okay. On się odbija ogólnie, z tego co widzę, nawet na wersji nieulepszonej bardzo dobrze, ale ma taki zryw dziwny, on strasznie rwie od razu, nie? No takie ma, jakby powiedzieć, turbo no, na sam start. I bardzo szybko podnosi koło do góry, co może być czasem minusem, ale myślę, że w większości momentów do stuntów będzie plusem. I z tego co widzę, bardzo ciężko mu jest od razu przejść z tego, żeby się wywalić nawet. Jak cały czas mam, cały czas trzymam ten kontrol i nie mogłem się wywalić. Oczywiście tutaj po prostu wleciałem w samochód teraz, lecąc jakby. Także to jest inna sprawa, ale z tego co na pierwszy rzut oka wydaje się całkiem niezłym motocyklem, ale wydaje się taki nieokiełznany być na ten moment. Oczywiście może to być opinia na zasadzie takie, że wiecie, Rufianem czy Batim w porównaniu do tego motocykla to się już dosłownie lata jeździ, a tym dosłownie no, to mogę się kilka razy, także... Bo też parę stuntów robiłem Batim oraz właśnie Rufianem i ciężko było mi po prostu przejść i na pierwszy rzut oka na właśnie tego Shinobiego. Przez co też miałem no, kłopot po prostu no, z kreatywnością no, na. Ale wiesz co jest też dziwne w tym motocyklu? W sensie inaczej jak się gra, że on jest taki wąski, nie? Bo on jest właśnie pewnie tą 250, więc jest taki wąski, jest węższy. I przez to, że jest on wąski, to się spodziewamy czegoś gorszego niż dostajemy, nie? Coś ten no tak. Deseń. Także dobra, ja sobie teraz wlepszam, pancerz 100%, nadwozie, karbonowa tylna owiewka, szosowa tylna owiewka kolor drugi, a ta szosowa czym się niby różni, że ma karbonowy szosowa kawałek? Szosowa to bardziej, no, daje ci inny kolor po prostu. Nie, to ja już tutaj mówię, szosowa daje ci jeden ten fragment, który jest na górze, daje ci po prostu już karbonowy, a karbonowa tylna owiewka daje ci cały tył karbonowy. Także tak to wygląda. No, to jakby zabezpieczenie dodatkowe, można powiedzieć. No w grze tutaj pani OG Young to nadaje to, co pokazuje, nie daje ci to niczego, bo w sensie masz tę owiewkę, jakby ona cały czas jest. Tu ci się nic nie zmienia w kształcie, ani w niczym takim, nie? Także tutaj tylko ten kolor drugi i damy drugi kolor. Damy sobie hamulce na... Super hamulce tu są!
No są. O, no, to jest ciekawa opcja. Korzysta. Można, no nie dość, że zahamować, to jeszcze polecieć przednim kołem. No silnik USS poziom 4, dobre, no to te super hamulce mogą zmieniać postać rzeczy. Wydech, ciekawe dlaczego w sumie. Dobra, karbonowe podwójne wydechy, mamy coś takiego, mamy używane podwójne wydechy. Dlaczego używane takie są w ogóle? Mamy też używany wydech taki, no, podwójne fabryczne. Taki podobny po tych Hakucho i... Tak naprawdę ja nie wiem, czy fabryczny podwójny mi się najbardziej nie podoba z tych wszystkich. No, zostawię na razie chyba podwójny, no, fabryczny. No jak chcesz rajdować bokiem motocykl, to no, najlepiej mieć podwójny wydech. No, no zostawię, no pewnie nie będzie to takie pierwszą rzeczą, którą będę chciał robić, ale na pewno zrobimy ten podwójny. A wydechy, materiały, owiewki teraz, fabryczne owiewki, tutaj mamy... kolor drugi, szosową wyścigową owiewkę GT i to karbonowa wyścigowa owiewka, to się po prostu różni właśnie naprawdę tym, że to się zmienia na część karbonowa i tyle. Także damy kolor drugi, będziemy robić na dwa kolorki, fabryczny błotnik, błotnik kolor drugi, tutaj dosłownie dzieje się to samo, czyli tak naprawdę tylko kolory, zbiornik paliwa i tutaj to samo, także ciekawe. Takie trochę nie postaranko. To no, nie robi to zaskoczenia. Tak, to dużo rzeczy się nie zmienia. Oznaczenie można dać, więc to jest plus pewnie. Wyścigowe Nagasaki, czarne graffiti. To mam właśnie, tak, czarna grafika Shinobi S2C. Wyścigowe Atomik, uliczne 1100. Szare Nagasaki, alternatywne Junk. Shinobi Hardstand, mamy balonową księżniczkę Robo. Brałbym. Łowieckie Moro. Łowieckie Moro w ogóle też z tym jest całkiem spoko. Malowane dzieło 1100. No jak komuś się to podoba, ale ja chyba wezmę, zrobię wersję taką podstawową, myślę, jakby tak jak każdy motocykl po prostu u nas w garażu. Tablica oczywiście taka, żółty na błękicie, lakierowanie, kolor metaliczny. O kurcze, pieczone. Pierwszy kolor to będzie, powiedzmy... Niebieski, jak znając życie. No, to oczywiście, bardzo, bardzo blisko jesteś, bo to będzie pewnie... Jaki niebieski? Ultrabłękit! Proste, że tak. Dajmy tak, jakiś ultrabłękit. Klasyczny właśnie, to musi być klasyczny. Albo dajmy ciemniejszy po prostu niebieski. Dajmy błękit. Bez ultra, kolor dodatkowy będzie żółty, dawno nie robiłem takiego motocykla, także to git. Albo na, no żółty chyba będzie po prostu, zobaczmy jeszcze jakieś ulepszenie, czy gdzie możemy jeszcze zmienić kolor. No, skrzynia biegów, super skrzynia biegów na motocyklu, czemu na takim motocyklu to w ogóle dali? Tuning turbo, koła, rodzaj kół, przednie koło, felgi fabryczne. No do kół to ja nic nie zmieniałem w kołach. Tak? Nic nie zmieniałeś? Powiem ci, że ja sobie nic, pewnie bo zmienię. Reszta to po prostu wygląda bardziej creepy pod Sanctus, a nieżeli pod Shinobi. Mhm. Ty, czekaj, właśnie coś... Nie, ja sobie dam te co zawsze, czyli chyba racery po prostu, bo one są od razu ciemne, tak mi się wydaje. No. Ja te racery akurat nie zawsze tu lubiłem. Kolor kół, to jeszcze zmieniamy. Kolor jaki ja tu dawałem? Chyba żółty? Chociaż jest tu blisko już żółty. Wyścigowy, żółty, niebieski, pomarańczowy, najlepiej czarny dać. No właśnie, czarny, wiesz co? Czarny, bo tutaj kolor kół to nie jest kolor tych kół, tylko to jest kolor tego jakby bieżnika chyba jednego, nie? I jeżeli ja mam te racery ustawione, które są czarne, no to już ten bieżnik ustawiam kolorystycznie po prostu do tego, co robię w tym motocyklu. Daj jeszcze koła, projekty opon, dam sobie te niestandardowe, chociaż nie widzę, a jest ten napis Atomic, kuloodporne. I to chyba tyle, jeszcze zobaczę jedną rzecz, bo tutaj nie zmieniałem przy zbiorniku paliwa drugiego koloru. I to chyba dobrze, tak dziwne są te fragmenty kolorystyczne, które mogę tu zmienić. Powiem tak, no, że... No nie mieli chyba pomysłu, tak mi się wydaje. Ja bym coś innego tutaj zrobił, szczerze. No myślę, że tak na start może być. O, jeszcze zobaczymy szybko te kolory. No tak, to się dużo nie zmienia, okej. Okay. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o custom, o robienie tego motocykla. No szkoda, że nie ma takich rzeczy jak w Rufianie, było trochę do zmiany. Nawet w Batim coś było do zmiany, tak w tym aż tak dużo
rzeczy do zmiany nie było. A w tym to jedynie wydechy były do zmiany. No tak, takich z większych zmian i to, że ma super hamulce i w ogóle super skrzynię biegów, nie? Także jesteś tutaj gdzieś obok mnie? No już podjeżdżam, daj mi chwilę. Dobra, ja sobie sprawdzę przy okazji, jak on się... No na tym... Ale powiem ci, że na tym jednym kole on wcale aż tak tu nie zasuwał przed chwilą. No to spróbuj po prostu dać spację i dopiero shifta. Czekaj... Że bez tego? Chodzi ci, że shifta, nie kontrola? Ja właśnie no, na kontrolu myślałem, że na kontrolu, na jednym kole, nie? Jak tu się jeździło do tej pory. Najszybciej na świecie. To, no gdzieś tak, że 50 sekund się otrzyma, ale później ci to opada z automatu. Ej, ale to nie jest takie dobre, szczerze powiedziawszy, jeżeli o to chodzi. Aż sobie zobaczę. Aż się wydobiłem tego tekstu. Okej, dobra. I to może świadczyć o tym, że to jest na minus w tym momencie tego motocykla, jeżeli chodzi o takie stunty. Jak na Batim jeździmy, no bo na tym Batim, wiesz, jedziesz cały czas na jednym kole, tak, ulepszasz się. Chłopcu poleciał, dobra, chodź, panie OG Young. Ja poskaczemy na jedne te same rzeczy, second. Żeby nie było. Chodź tutaj do mnie. Jeszcze dograjmy się ładnie na ten. Może właśnie chodzi o to, żeby nie wrzucać tej super skrzyni biegów, nie? I tych super hamulców, no, może bez tego byłoby lepiej. Taka opcja rzeczywiście, tylko trochę to kosztów wyjdzie, no. Dobra, tutaj jakby się od czegoś odbić, tak? Pierwsze lepsze rzeczy nawet do odbicia się. Nie trafię. Okej. Już ładnie jesteś. No tak, udało mi się tutaj wpaść. Jeszcze można to kontynuować. Myślałem, że jeszcze się gdzieś odbije. On bardzo wysoko skacze, nie? Bardzo. Bez dużego rozpędu. No nie trzeba też dużego rozpędu, no, bo leci ładnie, no nie wiem o ile, o jedno piętro. Ale wiesz co, właśnie przez to, że on ma takie mocne przyspieszenie, nie, na początek z tego co widzę. I on się też trzyma ściany od razu, strasznie trudno z niego będzie spaść na początku. Także on będzie ciekawy do stuntów, ale do... Właśnie do jakich? To jest pytanie, do jakich stuntów on będzie dobry? No to zawsze można poszukać, o, widzę te schody, he, he, he. O! Chłopco poleciał, dobra. Jeszcze falto, tylko... Wyżej, no, okej. Do przodu nie poleciałem. No właśnie, do przodu. Ja teraz bez motocykla, tylko nie wiedziałem, w którą ścianę chcę palnąć za bardzo. Dobrze byłoby wiedzieć, w którą ścianę. Dobra, spróbujmy no tutaj ja w takim razie wlecieć. No ja chyba szarą, ale mi się wydaje, że w czarną bardziej. No właśnie, spróbujmy to. A, on mi się podbił szarą. Teraz. Ja szarą uderzyłem i przytrzymam. A kiedy ty koło podniosłeś? Bo ja teraz poleciałem, powiem ci, już od tego, od krawężnika. To czy ty od schodów poleciałeś, czy od krawężnika właśnie? No, a, bo ty nie podnosiłeś koła w ogóle? Bo wcześniej nie podnosiłem, dopiero po tym bortniku no, podnosiłem koło. Dobra, spróbujmy gdzieś tak na bo później. Bo taka prędkość to równa z tym, że cię o bortnik podbije prędzej niż od schody, czy od innych ścianek. Okej. Okay. Oczywiście dla widzów przypomnę, jeżeli podobają wam się właśnie takie odcinki bardziej stunterskie, szczególnie gdzie teraz mamy nowy motocykl i będziemy mieli jeszcze drugi nowy motocykl, to właśnie piszcie w komentarzach, dajcie znać, może chętnie właśnie ogarniemy coś więcej. Jak wam się też podoba OG Young tutaj na swoim Shinobi, na swoim motocyklu, też możecie śmiało tego gracza ocenić, który jest w ekipie Dox, która brzmi bardzo podobnie jak ekipa Hawks. To jest no nie, zbieżność nazw. No to jest taka ekipa rodzinna, ci powiem, bo jestem w niej tylko ja i mój młodszy brat. Okej, okay, rozumiem, git. Dobra, czy udało ci się wskoczyć na ten budynek? Nie udaje się, dlatego że jak się odbija, to od razu ci leci na plecy, nie do przodu. No a może właśnie od czegoś innego tu się odbić? Bo trzeba byłoby, no żeby właśnie... do przodu, jakoś na shifcie się trzeba w to wbić po prostu. Albo nie wiem, chociaż na ten budynek, jak widzisz ten szczyt, to żeby się inaczej odbić pod Jezu, kątem. Jak on strasznie dziwnie w ogóle się przykleja do tych budynków, ten Shinobi. To jest w ogóle takie... Czuję, że jest w nim jakiś potencjał, ale... Można, nie wiem, no na kanałach jak są te ścianki, to pojeździć. Wiesz co, w kanałach na pewno jeszcze, ale właśnie przede wszystkim ja zawsze sobie cenię motocykle, które potrafią wyskoczyć tam, gdzie ja sobie, wiesz, nagle wymyślę, że chcę sobie z tego wyskoczyć. No, wiadomo, ja dlatego tak ten samo. Rufian i Bati mi się podobają. Dobra, tutaj jest mierzony po prostu. Oj, słabo, lecę, nie! O, przeżyłem! Spadochron uruchomiłem. Widziałem ten spadochron. Tak?
O matko! O, tobie się dobrze udało wybić. Jestem na drugiej autostradzie, tak. Mi niestety ten motocykl się zawinął. Ale powiem ci, że właśnie tutaj chyba będzie ten problem, o którym pomyślałem, czyli z tym podnoszeniem koła. A... No to trzeba niestety dobrze wyczuć. Że właśnie, tak, koło. Że on ma problem z tym, że to koło pada i nie można tak jeździć jak wcześniej na Batim z cały czas podniesionym kołem. Ewentualnie, no właśnie, za dużo ma tej mocy i on wtedy za szybko to koło chowa. O, tutaj już widzę. No tu się znowu wywalił. Kurde, jak to jest? Że trzeba lekko tak podnieść? Czy właśnie za ten? Za mocno on podniósł to koło? Nie wiem. Trzeba mieć timing. No tak, ale timing na co właśnie? Trzeba, wiesz, trzeba wyczaić, jaki moment podniesienia koła jest dobry w ogóle. O nie, English Dave dzwoni. No nie, no tylko nie English Dave, ja nie chcę słuchać English Dave'a teraz. Ja nic nie słyszę w tym momencie jak coś, bo English Dave mi gada. Także English Dave lubi pogadać tutaj długo i tak, że nic nie słychać. Trzecia próba i znowu się nie mogłem dobrze odbić. Czyli to koło trzeba mieć jakoś inaczej niż na Batim i na Rufianie na to wychodzi. No trzeba mieć jakby to no powyżej, ale bez przesady. Jezu, od samochodu. No to, no właśnie, nie jest to takie jak było wcześniej i to jest troszeczkę na początek frustrujące, no bo próbujesz robić w ten sam sposób i ci nagle nie wychodzi za każdym razem. Ciekawe, jak tu koło? Bo on ma chyba dosyć długi ten spudok. O kurczę, jednak można się wywalić na kontrolu na początku gierki. No można. Jak od razu przywalić się z kontrolem. No ja okay. Tak samo. No. Trzeba będzie ogarnąć to na pewno. Ale nie wiem, ciekawi mnie na przykład, czy bez super hamulców i bez super skrzyni biegów nie byłby jakiś taki znośniejszy ten motocykl. Może byłby lepszy efekt, ale no nie wiadomo, no nie sprawdzałem akurat. Lekko podnieść. Jeżeli ktoś oczywiście z widzów, bo tutaj ja rzucam takich dużo pytań do widzów, jeżeli ktoś z widzów by wiedział, to śmiało może napisać w komentarzach. Na barierkę. Tak, lot. Dobra, teraz się odbiłem, poleciałem sporo jak na mały rozpęd, jaki wziąłem. I teraz pytanie, czy ja teraz koła nie podniosłem właśnie jakby na maksa, nie? Bo to na Rufianie czy na Batim było plusem, że tak naprawdę, wiesz, trzymałeś ten kontrol, jechałeś i nie musiałeś myśleć o tym, czy mam go mniej podnieść to koło, czy bardziej, jechałeś po prostu na maksa na kontrolu. A tutaj właśnie pierwszy raz udało mi się odbić i dlatego właśnie, że nie miałem na maksa, tylko dosłownie podniosłem koło przed samym wjechaniem. Że on przy dużej prędkości jest w stanie tak minimalnie podnieść to koło, nie jest w stanie podnieść tego koła bardzo, ale tak minimalnie i wydaje mi się, że na tym minimalnie jest w stanie od razu skakać. To jest ciekawe, jak na te teraz motocykle. No jak jest na te inne. Motocykle to dla mnie bez różnicy, bo przy Batim to też no, podnosiłem koło, żeby wyżej się wybić. A to powiem ci, że ja na przykład, no jeżeli jedziesz na Batim bardzo często, czy na wyścigach, czy coś, no to jedziesz cały czas na podniesionym kole, żeby być szybszym po prostu, nie? I no mając podniesione to koło, no to już lecisz, już nie myślisz, czy je zrzucić, czy go nie zrzucić. Ciekawe. Teraz podniosłem chyba trochę bardziej, to dosłownie poleciałem do... No to jest ciekawa kwestia z tym Shinobi. Trzeba będzie jeszcze dla niego poświęcić, myślę, jakiś odcinek, zebrać ze 4 osoby i zrobić taką pełnoprawną, pełną szkołę stuntów dla każdego dosłownie. Myślę, że to byłoby no niezłe. No akurat kilka osób to by się znalazło, no tak mi się wydaje. Dobra, budka telefoniczna mi się pokazała, ale ja z niej nie chcę skorzystać. Ja chcę sobie wyskoczyć z jakiegoś innego elementu, no bo teraz skakaliśmy z jednego konkretnego. Tak. Też trzeba wyczuć na przykład betony. Tutaj jest takie małe podbicie. O, i teraz na przykład bardzo płasko poleciałem, w ogóle do góry mnie o, jakby nie podbiło. Na balkonie, no. Wbiłem się jakby z dużą prędkością do przodu, ale mało do góry jakby, nie? Także to no też tak. Kolejna ciekawa rzecz. O, tutaj to nie wystarczyło tak dużego rozpędu już jest na dachu. No tak, no dosłownie zaraz za to. No akurat nie, to jest bardzo łatwy wyskok, nie? No wiadomo, także... no nieraz takie robiłem na tak. Gorszych motocyklach. Dokładnie, to jest taki bardzo łatwy wysk. Ej, dobra, wiem gdzie muszę ten motocykl jeszcze sprawdzić. Przecież na drugiej mapce wstydu ten motocykl musi być sprawdzony. O...
I to jest łatwy motocykl na pewno do przejechania tej mapy, ale jak szybko przejedzie, to jest ciekawa rzecz, rzecz, która mnie na pewno będzie interesowała. Czy tak rekordowo jak Bati? To wynosi 10 minut. Co? No bo nie mam szczęścia przy wykończeniu po prostu jakiegoś punktu, no żeby mieć ten checkpoint na przykład. Okej. No ja sobie ostatnio pojechałem, tak w sumie bez rozgrzewki, bez niczego, zrobiłem w 2 minuty chyba 50 parę sekund, także życiówkę prawie zrobiłem taką, wiesz, bez przygotowania, także też życiówki fajnie wyszło. Speedrunowe to ja na Kajoteliko robiłem, 7.41 rekord. Ty, ale tak jak mówiłeś, jeżeli się ma te dwa wydechy, to tak dziwnie zglajdowałem sobie teraz na tym murku tak, w ogóle lecąc. Tak, zglajdować jak Hakuczo, bo na Hakuczo próbowałem zglajdować. Kiedyś to teraz na tym mieście we Spuci Kanal spróbowałem też glajdować tym Shinobim, tylko mi nie wychodziło. Okej, okay, już widzę. Mniej więcej, jeżeli będziemy potrzebowali małego rozpędu i takiego polecenia jakby bardzo do przodu, nie? Jak z armaty wystrzelenia na motocyklu, to myślę, że ten motocykl będzie dobry do tego właśnie. Bo na małej przestrzeni bardzo szybko się rozpędza, ale też nie leci na tych stuntach do góry, tylko właśnie amplituda jego wyskoku jest po prostu taka, że przód i nara, nie? I sobie leci w ten sposób, także to jest kolejne zastosowanie. Na pewno myślę, że jeszcze wraz z kolejnymi jazdami na tym motocyklu coś się jeszcze ogarnie. Ale takie pierwsze wrażenia to są właśnie takie, że coś takiego, że raczej nie do góry, jak reszta motocykli, tylko on bardziej do przodu po prostu wyskakuje sobie, tak o, tak. Pyk. Dobra, tutaj. Tak o, pyk. No, koła tak wysoko nie podniesie i to jest ten minus już, jeżeli chodzi o zwykłe skoki, dlatego myślę, że nie będzie jednak aż tak uniwersalny. Siema. Siema, siema, nie będzie jednak tak uniwersalny ten motocykl, jak można byłoby się spodziewać. Ewentualnie właśnie mnie bardzo ciekawi, jakby ktoś grał na tej wersji bez tych super rzeczy dorzuconych. Jak to by wyglądało? Wychodziłoby mu lepiej pod względem trików i stuntów. No właśnie, tylko wiesz, no ciekawi mnie, czy to ma realne przełożenie, czy takie, czy tylko tak myślimy, czy właśnie realnie to się przełoży na te triki. No ja bo jakby w sumie szybciej podnieść koło. Ewentualnie on będzie taki uniwersalny, jak się ogarnie też podnoszenie tego koła w miarę szybsze, to będzie też dobry do innego rodzaju wyskoków. No, bo może tak być. O, i kolejny dach zdobyty. Dobra, ludzie, ja myślę, że dzisiaj to było na tyle. Także dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Dzisiaj taki w sumie test i tuning połączony z takim szybkim bardzo sprawdzaniem pierwszymi wrażeniami z Nagasaki Shinobi. Myślę, że jeszcze właśnie odcinki z tego motocykla się pojawią. Także dziękujemy bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć, hejka! Hejka!